Dobra, no to lecimy. Niszczymy globy. Niszczę ten. Będę niszczył w układzie Fion. Jak coś to sobie zobacz. Jaki? Fion. Przez 2 J. Tak. P i J ony. No, widzę. Dobra. Daję przygotowywanie do rozbicia. Teraz tego niszczyciel światu. O kurna. O kurde, ej, epickie to jest. Zobacz. Czy panie kręci? Nie, myślałem, że się będzie kręcił. Ty zobaczysz, że jest jakiś pasek. Powinien być jakiś pasek postęp. Nie, jest. Ładowanie broni 20%. No to. Próba generalna zniszczenia światów. Chyba coś, na co obydwoje czekaliśmy, prawda? No. Zobaczymy, co z tego będzie. O. Między nami, ja tutaj w tej broni widzę większy potencjał na multi bardziej. Multi PvP niż na zwykłą grę. No, albo po prostu blokowanie innych, żeby się mogli kolonizować. No. Czy ja wiem? Chociaż z drugiej strony to czyszczenie planet to też może być dobre, bo wiesz, załóżmy wchodzisz do wojny i czyścisz gościowi planety po prostu. No. I to on się... doładuje. I tak krócej niż zwykle. Przecież teraz jest ile? 90 dni? 3 miesiące to nie jest dużo. Hubert, oglądasz? Jak świat zamarznięty przestaje istnieć? Odpalanie. 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 O kurczę. Odpala. Ej, fajnie to wygląda. To jest tak. Rozbijanie cieplne. Grzewa atmosfery. Budują do planety. Budynka stworzone. Nie, jaki? Mały wstrząs. Aha, czemu mały? Powinien być wielki wstrząs. O kurcz, ej. I oglądasz to? Tak, fajnie. No. Trudno w pełni pojąć brutalność śmierci całego globu, lecz funeralnie piękno stopionego jądra stygnącego w lodowatym kosmosie jest niezaprzeczalne. Powinny być też teraz do wydobycia jakieś minerały z tego. Tak, ej, ale to by było dobre, wiesz, że rozwalasz planetę. Rozwalasz planetę i na przykład dostajesz wtedy tą ten. O, ej, możliwość zamieszkania. Świat rozbity. Ej, ciekawe, fajne to. Planeta zdewastowana. Pięknie to wygląda. Nagrywanie.